Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również ministra edukacji i nauki, który sprawuje patronat honorowy nad kanałem Zakazane historie. Partnerem kanału jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak Polacy jesienią 1939 roku kolaborowali z sowieckim okupantem. W swojej opowieści skupię się na lwowie, który stał się wówczas takim nieformalnym centrum tej kolaboracji. Chyba dlatego nazywany jest przez historyków polskim Vichy. A sponsorem dzisiejszego filmu jest firma Surfshark, która oferuje Państwu bezpieczeństwo w korzystaniu z internetu i wiele, wiele więcej. W ramach jednej subskrypcji. Możecie go używać na dowolnej liczbie urządzeń. Surfshark zapewnia pełną anonimowość w sieci, ukrywając wasze dane i działania. Dzięki surfsharkowi możecie poszerzyć możliwości rozrywki, dowolnie zmieniając swoją geolokalizację. Każdy może wypróbować surfsharka, a jeśli nie jest to jednak coś, czego szukasz, nie ma problemu. Masz 30 dni na anulowanie subskrypcji i zwrot pieniędzy. Korzystając z mojego kodu promocyjnego, otrzymasz 83% zniżki oraz 3 dodatkowe miesiące za darmo. Warto więc skorzystać. A teraz zapraszam na film. We wrześniu 1939 roku w Lwowie, podobnie jak w wielu innych miastach na kresach, znaleźli się uchodźcy z całej Polski. Była wśród nich grupa, która od początku zwracała na siebie uwagę swoim stosunkiem do sowieckiego najeźdźcy, który zajął miasto i wprowadzał w nim nowe porządki. Tę grupę stanowili twórcy polskiej kultury. Pisarze, poeci, publicyści, krytycy literaccy, dziennikarze. Wielu z nich miało na koncie spory dorobek w dziedzinach, które reprezentowali. Byli to więc ludzie dobrze wykształceni. O tej grupie można powiedzieć jeszcze to, że w zdecydowanej większości składała się ona z osób żydowskiego pochodzenia i reprezentowała lewicowe przekonania. Najczęściej komunistyczne. W tej grupie spotykamy m.in. takie postacie jak Wanda Wasilewska, Adam Warzyk, Władysław Broniewski, Aleksander i Ola Watowie, Julian Stryjkowski, Stanisław Jerzy Lec, Tadeusz Boj Żeleński, Leon Pasternak, Elżbieta Szemplińska, Jerzy Putrament i Mieczysław Jastrun. To właśnie ta grupa od pierwszych dni sowieckiej okupacji Lwowa zaczęła wysyłać sowieckiemu okupantowi bardzo jasne sygnały. Te sygnały mówiły o tym, że przedwojenna Polska zawsze była dla nich sztuczną ojczyzną, której nigdy nie kochali i dopiero teraz, dzięki sowieckim wyzwolicielom, otrzymali nową ojczyznę oczekiwaną przez nich od dawna, którą kochają i dla której dobra chcą pracować. I sowieckie władze szybko te sygnały zauważyły. Postanowiły włączyć całą tę grupę do organizowania sowieckiej propagandy w mieście przed zaplanowanymi nowymi wyborami na terenach zajętej przez Sowietów wschodniej Polski. 5 października 1939 roku sowieckie władze uruchomiły w Lwowie wydawanie Czerwonego Sztandaru, dziennika, który nosił pod tytuł Gazeta Codzienna Zarządu Politycznego Frontu Ukraińskiego, wzywający do zorganizowania wyborów do zgromadzenia ludowego zachodniej Ukrainy. To właśnie ten... Apel stał się początkiem sowieckiej kampanii propagandowej, która miała przekonać mieszkańców Lwowa do tych wyborów. W kolejnych numerach Czerwonego Sztandaru zaczęły pojawiać się artykuły propagandowe autorstwa przedstawicieli tej grupy. W jednym z nich Wanda Wasileska apelowała do mieszkańców Lwowa słowami. doceńmy to, co zyskaliśmy. 17 września 1939 roku. Wasilewska była pisarką i córką pierwszego ministra spraw zagranicznych odrodzonej Polski, Leona Wasilewskiego. Przed wojną, tak jak jej ojciec, działała w Polskiej Partii Socjalistycznej, ale potem zradykalizowała się i nawiązała bliskie kontakty z komunistami. W podobnym tonie jak Wasilewska pisał w czerwonym sztandarze Julian Stryjkowski, dramaturg i dziennikarz, który sygnował swoje artykuły pseudonimem Kolski. Jednym z najgłośniejszych jego artykułów był ten, który brzmiał Śmierć Białemu Orłowi. Stryjkowski przekonywał w nim, że prawdziwą ojczyzną Polaków jest teraz Związek Sowiecki. W chwaleniu nowych sowieckich porządków nie ustępowali Wasilewskiej i Stryjkowskiemu inni przedstawiciele tej grupy. Kilka miesięcy później z inicjatywy Wasilewskiej i Aleksandra Wata powołano do życia nowe widnokręgi. Oficjalnie ten miesięcznik był organem Związku Sowieckich Pisarzy. Jego redaktorem naczelnym został Jerzy Borejsza. Przed wojną działacz Komunistycznej Partii Polski, odpowiedzialny za organizowanie partyjnej propagandy. Jego rodzonym bratem był Józef Różański, późniejszy szef osławionego departamentu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Borejsza przed wojną publikował w wiadomościach literackich, skamandrze, sygnałach i miesięczniku Czarno na Białe. W nowych widnokręgach swoje pierwsze literackie kroki stawiała również Julia Brystygierowa, która przed wojną obroniła doktorat z filozofii i związała się z Komunistyczną Partią Polski. W czasach stalinowskiej Polski została dyrektorem Departamentu V we wspomnianym Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. W widnokręgach ważną postacią był także Adam Warzyk, poeta i prozaik, publikujący m.in. przed wojną na łamach Nowego Przeglądu. Jesienią 1939 roku, we Lwowie, stał się jednym z czołowych entuzjastów rozbioru Polski przez Trzecią Rzeszę i Związek Sowiecki. Takim entuzjastą stał się także Władysław Broniewski, poeta również publikujący w Nowych widnokręgach. Broniewski miał legionową przeszłość i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w czasie której został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Ale potem zradykalizował się i nawiązał kontakty z komunistami. Gdy znalazł się w Lwowie, stał się autorem pieśni pochwalnych na cześć sowieckiego okupanta. Najbardziej znana z nich brzmiała Byłby nowy Grunwald, gdyby nie te bombowce i gdyby nie te czołgi z nadwołgi. Kolejnym przedsięwzięciem grupy twórców kultury przebywających wówczas we Lwowie było powołanie za zgodą sowieckich władz Komitetu Organizacyjnego Pisarzy Zachodniej Ukrainy. Jego pierwsze zebranie urządzone zostało w siedzibie lwowskiego Osolineu, gromadzącego najcenniejsze zbiory polskiej kultury. Otwierający to zebranie pisarz Teodor Parnicki, aby przypodobać się sowieckim władzom, przemówił na nim do zebranych po rosyjsku. Obecni na spotkaniu nagrodzili go za to gromkimi oklaskami. Byli wśród nich wymienieni wcześniej Wanda Wasilewska, Adam Warzyk, Julian Stryjkowski, Jerzy Borejsza, Władysław Broniewski, Aleksander i Ola Watowie, Jerzy Putrament, ale byli również inni poeci i pisarze – Tadeusz Boj-Żeleński, Lucjan Szenwald, Elżbieta Szemplińska, Mieczysław Jastrun, Leon Pasternak, Adolf Rudnicki i Leopold Lewin. W przyjętym na tym zebraniu programowym wierszu-manifeście znalazły się między innymi słowa Podejmij kalendarz zdeptany. Część kart jego będziesz sławił w pieśniach. Gdy padła granica, gdy pękły więzień bramy. W ten dzień wyzwolenia, 17 września. Najbardziej paskudną moralnie postacią w tym gronie okazała się Elżbieta Szemplińska, autorka najbardziej antypolskich wierszy. Jeden z nich mówił wprost: My, o inną walczyliśmy Polskę, inną w sercach kryli, dobrą jak matki spojrzenie, wolną jak ptaków lot, ojczyznę sprawiedliwą, ojczyznę, w której jest czerwień i sierp i młot. Ale oprócz tych wierszy, Szemplińska była tą, która najczęściej składała do nosy sowieckim władzom i agitowała za ich posunięciami to również ona decydowała o tym kto może zostać przyjęty do związku pisarzy zachodniej Ukrainy gdy Jan Kot przedwojenny poeta i krytyk literacki próbował do niego wstąpić Szemplińska zapytała go wprost dlaczego nie wyraziłeś radości z upadku pańskiej Polski ale nie tylko ona tak się wówczas zachowywała tak zachowywali się wówczas wszyscy przedstawiciele grupy lwowskich twórców kultury. Jednak monolit tej grupy w pewnym momencie się rozpadł. Jej przedstawiciele zaczęli donosić na siebie nawzajem. Jako pierwszy w tę rolę wcielił się poeta Leon Pasternak, dzięki donosom którego NKWD aresztowało Teodora Parnickiego. Autora powieści historycznych, który przed wojną miał rzekomo zaatakować Pasternaka za jego wiersz o Matce Boskiej i wtrącić go do więzienia w Berezie Kartuskiej. Pasternak doniósł również na Stanisława Sulikowskiego Zalcmana, publicystę Czerwonego Sztandaru, oskarżając go o to, że nie złożył samokrytyki ze swoich wrześniowych wystąpień przeciwko. Paktowi ribbentrop Mołotow, który miał nazwać hitleryzacją bolszewików. W efekcie tego donosu Zalcman został aresztowany, a potem skazany na śmierć. Z kolei pisarz Jerzy Putrament zadenuncjował dramaturga Wacława Grabińskiego za jego przedwojenną sztukę teatralną Lenin, w której miał rzekomo szydzić z wodza rewolucji październikowej. Ale lwowscy kolaboranci nie donosili tylko na samych siebie. Tak naprawdę ofiarą ich donosów byli wszyscy lwowianie, których poznali. 26 października 1939 roku na zajętych przez Sowietów terenach wschodniej Polski odbyły się wybory do zgromadzeń ludowych zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. W przypadku Lwowa były to oczywiście wybory do zgromadzenia ludowego zachodniej Ukrainy. Dwa dni później we lwowskim Teatrze Wielkim odbyło się pierwsze posiedzenie tego ciała. W jego trakcie Wanda Wasilewska przedstawiła list do Stalina z apelem o włączenie Małopolski Wschodniej do Związku Sowieckiego. I 30 października 1939 roku Rada Najwyższa Związku Sowieckiego odpowiedziała na ten list pozytywnie. W uchwale, jaką przyjęła, podkreśliła, że naród ukraiński w byłym państwie polskim był skazany na wymarcie. Polscy panowie robili wszystko, by spolszczyć ukraińską ludność, zakazać używania słowa Ukrainiec i zastąpić go słowem bydło. Armia Czerwona, wypełniając wolę wielkiego narodu radzieckiego, wyciągnęła pomocną dłoń i oswobodziła je z ucisku polskich kapitalistów i obszarników. W ten sposób Sowieci osiągnęli swój najważniejszy cel. Oderwania od Polski, zajętych 17 września 1939 roku, terenów. Na pewno mieli w tym swój udział lwoscy kolaboranci. To właśnie dlatego wielu historyków nazywa Lwów w latach 1939-1941 polskim Wiszy. I nie jest to żadna przesada, bo Lwów rzeczywiście stał się wówczas stolicą polskiej kolaboracji z sowieckim okupantem. A co stało się później ze lwowskimi kolaborantami? Zdecydowana większość z nich przeżyła wojnę. W komunistycznej Polsce zrobili wielkie kariery. Największą z nich Jerzy Borejsza, który w czasach stalinowskich zawiadywał sektorem prasy i wydawnictw. Czesław Miłosz w swoim Abecadle Rolę Borejszy opisał tak: z niczego zbudował swoje państwo książki i prasy. Czytelnik i inne domy wydawnicze, gazety, tygodniki, wszystko od niego zależało. Posady, przyjęcie książek do druku, honoraria. Byłem w jego stajni, wszyscyśmy wówczas byli. Ale w komunistycznej Polsce wielkie kariery zrobili także inni lwowscy kolaboranci. Wydawano ich książki, przyznawano im państwowe odznaczenia i nagrody, wskazywano ich jako wielkie autorytety. Zmarły przed kilkoma miesiącami. Profesor Cznadel, autor wydanej w 1986 roku w paryskiej kulturze hańby domowej, która jest zbiorem wywiadów z polskimi twórcami doby stalinizmu, stawia tezę, że system propagandowy PRL tak naprawdę narodził się w Lwowie i było to już jesienią 1939 roku. Z tą tezą należy się chyba zgodzić. Głównie dlatego, że lwowscy kolaboranci stworzyli podwaliny tego systemu i wychowali kolejne pokolenia, które pracowały na jego rzecz. Bez wątpienia miały one wpływ na losy Polski i mają nadal. Ale jeszcze ciekawsze jest chyba to, że większość lwowskich kolaborantów spoczęła na warszawskich powązkach. Nierzadko przy samej alei zasłużony. To największy paradoks polskiej historii. Mój następny film będzie kontynuacją tematyki zainicjowanej dwa tygodnie temu w filmie: dlaczego Brytyjczycy ukrywają prawdę o polskiej historii. Tym razem opowiem o tym, co wiedzieli Brytyjczycy na temat zbrodni w Katyniu, zanim jeszcze została ona ujawniona przez Niemców. Dowiecie się również o tym, jakie działania podejmował brytyjski premier Winston Churchill, aby rząd generała Władysława Sikorskiego nie zajmował się zbrodnią w Katyniu po ujawnieniu przez Niemców. Ten film zatytułowałem: Jak. Churchill krył zbrodnie Stalina. Gorąco zapraszam do oglądania. Partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz Zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości, a także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka. Pan Grzegorz Łojko, kantor internetowy.pl oraz wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Nakładem wydawnictwa Trzy Dom ukazał się trzytomowy zbiór artykułów doktora Dariusza Ratajczaka, historyka, który jako pierwszy zaczął poruszać kontrowersyjne tematy. Pierwszy tom tego zbioru to tematy niebezpieczne, drugi tom to tematy jeszcze bardziej niebezpieczne, a trzeci to tematy śmiertelnie niebezpieczne. Ratajczak podejmuje tematy, których nie znajdziecie w podręcznikach i historycznych opracowaniach. Jednym z takich tematów jest kwestia zakłamania Holokaustu i fałszerstw, jakie się w nim zadomowiły. I dlatego właśnie gorąco zachęcam wszystkich do przeczytania trzytomowego dzieła doktora Dariusza Ratajczaka, który z powodu swojej bezkompromisowości spotkał się z ostracyzmem środowisk naukowych i zwolniono go z pracy. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.